Jestem przerażony wiedzą i znajomością przepisów ruchu drogowego przez osoby, które mają czelność nazywać się kierowcami. Bo ja nie nazwałbym ich nawet posiadaczami prawa jazdy. Nie nazwałbym ich w ten sposób, bo obraziłbym ogromną liczbę porządnych ludzi, którzy kiedyś uzyskali ten dokument, schowali go do szuflady i nigdy więcej nie jeździli samochodem. Obraziłbym te osoby. A wszystko zaczęło się od jednego zdjęcia. Od zdjęcia, które prezentowało skrzyżowanie ulicy Tysiąclecia w Dąbrowie z krajową 94. Skrzyżowanie, które po ustaniu opadów deszczu było totalnie zalane wodą. Odbiegając od tego komentarzy dotyczących całego postu, pojawił się tam pewien komentarz troszkę odbiegający od samego faktu owego zalania tegoż skrzyżowania. Jadąc od Krakowa i z drogi krajowej 94, chcąc skręcić na ulicę Tysiąclecia w kierunku Podlesia, musimy ustąpić pojazdom, które zjeżdżają z jedynki. Musimy im ustąpić dlatego, że w tym miejscu, gdzie przeplatają się nasze kierunki ruchu, to my zmieniamy pas ruchu. To ja w tym momencie zmieniam pas ruchu i ja muszę ustąpić tamtym pojazdom. Szczególnie przeraża mnie fakt, że jednym z moich adwersarzy był młody kierowca. Chłopak, który na swoim facebookowym profilu wstawił kartę egzaminacyjną z datą z grudnia 2013 roku. Czyli człowiek, który tak naprawdę całkowicie niedawno uczył się jeździć. Po 4 latach on już totalnie w głowie nie ma wiedzy, którą przekazywał mu zapewne w czasie kursu instruktor. No chyba, że mu nie przekazywał. Przecież w testach nie ma takiego pytania. Kto na tak krótkim odcinku komu ustępuje pierwszeństwa przejazdu? Dlatego może ten człowiek w ogóle z taką sytuacją w czasie kursu nie miał styczności. Może tam nie byli nigdy z instruktorem. Uznano, że przecież tam nie jeżdżą egzaminy, no to po co tam jechać? Czyli kolejny przykład na to, co ciągle mówię o systemie szkolenia, o systemie egzaminowania. Ja na każdym kroku w codziennym życiu się uświadczam w tym, że te moje pomysły są dobre. Że moje pomysły dotyczące systemu szkolenia i egzaminowania oparte na tym, aby sprawdzać, jak ludzie myślą za kierownicą, że jednak są to dobre pomysły. Że nie jest to jakiś wymysł jakiegoś tam instruktorka z Dąbrowy, który dopiero co od niedawna, można powiedzieć, się tym zajmuje. A ilu jeszcze jest takich,
młodych kierowców, którzy po kilku latach są tak przesiąknięci tym drogowym złem, tą niewiedzą. Dobrze, że ten człowiek, widząc ustąp, chce ustępować. Ale wobec tego, do którego miejsca ja mam ustępować? Zauważmy, że pasy rozbiegowe autostrad również mają znaki ustąp. I co, ja też tam mam, bo ktoś nagle sobie zechce po pasie rozbiegowym pojechać? Ja mam, dojeżdżając do takiego miejsca, jak już pokazywałem, mam zmniejszyć prędkość, widzę znak ustąp, czyli mam obowiązek zachować szczególną ostrożność i obserwuję, w jaki sposób jest ta droga zbudowana. I w tym wypadku mamy taką sytuację, że mam powierzchnię wyłączoną z ruchu, pas, który mnie oddziela od pozostałej części drogi i już będąc na drodze krajowej numer 94, w tym wypadku, nad którym teraz się rozgminiam, zaczynają się nasze kierunki ruchu przeplatać i to nie ja zmieniam pas ruchu. Dlaczego skrzyżowanie dalej, 500 metrów dalej, już to ja będę miał pierwszeństwo, bez drugi odcinek? Bez sensu, nie. To ktoś zapyta, po co wobec tego tam stoi ten znak ustąp pierwszeństw. A stoi on tam po to, aby po pierwsze, ktoś, kto jedzie drogą krajową numer 94, nie zatrzymał się, bo musi ustąpić pojazdom z prawej. Nie zatrzymał się i nie spowodował ogromnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bo czytając to, co tutaj czytam, tak by było, gdyby nie było tego znaku ustąp pierwszeństwa przed wlotem. A po to, że jak na przykład spadnie śnieg, doskonale wiemy, że po opadach pasy ruchu tory w śniegu są w różny sposób wyznaczone, wytyczone przez jeżdżące pojazdy, abym po pierwsze nie wyjechał za daleko od razu do środkowego pasa i nie doprowadził do wypadku. Bo skoro nie mam znaku, że muszę ustąpić, no to przecież jestem po prawej. Przecież mam prawo wybrać dowolny pas ruchu, prawda? I tak by wielu myślało. Wyjeżdżaliby hen daleko. Dlatego jest ten ustąp. Bo mogą być takie sytuacje, że oznakowanie będzie niewidoczne i on wprowadza w tym momencie porządek w tym miejscu. I tutaj znowu będziemy mieli taką sytuację, że znowu mamy znak ustąp pierwszeństwa. O, właśnie, tu go już po prawej widać. Ustąp pierwszeństwa, nakaz jazdy na wprost. I znowu jesteśmy na swoim pasie, wjeżdżamy bezkolizyjnie. No i ktoś tutaj chciałby, żebym ja teraz ustępował pojazdom, które zmieniałyby pas na prawy, bo za 500 metrów będą skręcać w kierunku Trzemiesławic. No bez sensu. Bez sensu by to było. Mam staranować samochód na prawym pasie, bo ja za chwilę najbliższym zjazdem będę zjeżdżał z autostrady?
I co, wy nie jesteście przerażeni? Szczególnie tym ostatnim zdaniem. Masz się wjebać w tych, co z prawej. Zaczynam się bać jeździć po polskich drogach. Zaczynam się bardzo poważnie zastanawiać nad tym, czy warto robić to, co robię. Czy nie dać sobie spokój, nie wyjechać w Bieszczady, zaszyć się w tamtejszej głuszy. Przecież to jest dżungla, to jest dzicz. Chroń nas, Panie Boże, przed takimi kierowcami jak ten, którego wypowiedź przytoczyłem na końcu. To jest potencjalny morderca na drodze i on w swoim rozumowaniu niestety nie jest jedyny. Taka prosta, delikatna dyskusja. Kto komu ustępuje w miejscu, gdzie zbiegają się dwie drogi i za chwilę mamy kolejne skrzyżowanie. To też pokazuje, jak mamy wielki problem z systemem szkolenia i egzaminowania kierowców. Z systemem nadzoru nad tymi kierowcami. To pokazuje, że system szkolenia kierowców oparty na testach na prawo jazdy, system nauczania teorii oparty na testach na prawo jazdy jest zły. To pokazuje, że ludzie, którzy kończą kurs prawa jazdy, tak naprawdę przestają za kierownicą myśleć. Przestają rozumieć to, co przez 30 godzin teorii, przez 30 godzin jazd, co przez czasami bardzo, bardzo dużo jazd egzaminacyjnych, co przez kilka czy kilkanaście egzaminów tłumaczył instruktor, tłumaczył egzaminator. A to są podstawy. Zmiana pasa ruchu. Zmiana pasa ruchu. Tu się kłania zmiana pasa ruchu. Nic innego. My musimy zmieniać system szkolenia. My musimy zmieniać system egzaminowania. My musimy zmieniać system nadzoru nad tym. Bo będziemy ginąć. Będziemy ginąć jak muchy. Wyginiemy jako naród, sami się wybijemy. Wybijemy się na drogach, wymordujemy się nawzajem.